Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę wraz z tatą, jak zrobić fileta i jak go założyć. Oczywiście filet z uklejki na sandacza. Oczywiście też się nada filet z płotki, bo też nie jest zły. No ale najskuteczniejszy oczywiście jest uklejki. Więc co, zostawcie łapkę w górę, suba tam na dole i ja już lecę wam do przedstawiania całej sytuacji. Tata już jest, tutaj mamy deseczkę. Potrzebny jest kawałek deseczki, nóż ostry i cienki. Tak. Bierzemy i jakiś pojemniczek z wodą, zrobić sobie parę filetów i żeby one w wodzie były. I bierzemy uklejeczkę. Znamy jej głowę, dojdzie na zanętę, jedziemy wzdłuż kręgosłupa, po ości, tak żeby ości i kręgosłup z ogonem zostały. Hop, 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 hop. I mamy rozpłataną uklejeczkę. Bebechy wyciągamy na zanętę. Mamy jeden filecik, wrzucamy do wody. Hop, robimy drugi. Pod ością. Cyk. Cyk. Odrywamy. To jest pozostałość po filecie. Kręgosłup z ością i z ogonem na zanętę. Później po paru filetach też jest dobrze zrobić taki numer. Te łuski pozostałe. Zobacz, jak to będzie się mienić ładnie. Patrz. Zobacz. To też nam przyciągnie sandacza. Kurde, no bajka. Co się dzieje? Widzisz? No to wygląda jakby było kurde z tatą klej, nie? Każdy taki ruch to jest kurde zwiększa twoje szanse. Na wagę złota numer. Chodź pokażemy jeszcze zestaw do gruntówki. Zrobię teraz cały zestaw na bardzo tani sprzęt. Kołowrotek najlepiej z wolnym biegiem. Żyłka 2.2. Mocna. Krótki spinning 2.10. Ciężarek do 25 gram mniej więcej. Montujemy na takim koraliku. Do Federa. Cyk. No, tak. Pod spodem jest stoper. Krętlik. Żyłkę główną mocujemy do krętlika. Fluorocarbon najlepiej 3,5. O długości 70-80 cm. Haczyk dwójeczka z szerokim grotem. No. Najlepszy zestawik. Dokładnie widzowie, ale co do fluorocarbonu to też się nada. No tak najlepiej ogólnie do 0,40, chociaż według taty no długoletniego doświadczenia to jednak najlepiej 3,5, tak? Filety trzymamy w wodzie. Te uklejeczki, o, pozostałe też wyfiletujemy. Będzie więcej zanęty. Hop. Główkę odcinamy, do wody leci. Jedziemy po kręgosłupie. I często też trafia się duży węgorz na fileta. I dla mnie. I to ja potwierdzam widzowie, bo mój tata naprawdę bardzo dużo, naprawdę pięknych węgorzy. No dla mnie niemożliwych rozmiarów, no bo jednak 108 to jest gigant już dla mnie. Hop. Zrobić parę. Ten to też posłuży jako zanęta. A filet jak będzie w wodzie, to mu się nic nie stanie przez tam 2-3 godziny. Hop, do foremki. Woda to bardziej taki konserwat. Jakoś. No żeby nie obsychało, nie? No tak. Cyk, cyk. Najlepsza przynęta na sandacza. Sam wiesz, synek, jakie tata ma wyniki. I jeszcze jedna uklejeczka. Hop, hop. I nóż jak najbardziej cienki i bardzo ostry. Ten już wyfiletował setki klejeczek, więc już troszeczkę. Po ości
Jedziemy. Hop. A zaraz ci pokażę jeszcze jak zakładać już. Hop. Cyk. Cyk. Obracamy na tu, na drugą stronę. Hop. Pozostałość do wody. Deseczka, wiadomo. Ale to jest serio genialny, no, tato patent. I to jak ma woda ze 3 metry, no, to ona ta rozejdzie się na dużej powierzchni. Jak zakładamy fileta, jeszcze pokaż. No tak, teraz widzowie zobaczycie jak założyć. Tata wam wszystko pięknie zaprezentuje, no bo nie będę ukrywał, że to jest naprawdę specjalista, ponad specjalista, jeśli chodzi o łowienie sataczy. Od strony grzbietu, od strony mięsa przebijamy raz, obracamy i od strony skóry wracamy. Hop, i tak to wygląda. No. No i dobra. No dobra widzowie, jeszcze parę tipów ode mnie, no i też wiedzy mojego taty. Generalnie od czerwca do września sandaczy szukamy przede wszystkim na twardym i piaszczystym dnie, no bo to jest akurat no, najlepsze miejsce na sandacza. W dodatku łowimy w też w takim miejscu 10 metrów od trzciny, jak widać za mną. Tam mamy otwartą wodę i tam rzucamy w większości zestawów. Tam za mną też niedaleko trzcin, jakieś, nie wiem, może z 5 metrów od trzcin rzucamy też zestawy nasze i wędkujemy. Naprawdę, dobra rada, jeśli chcecie połowić fajnie sandaczy na grunt, to stosujcie fileta, to jest niezawodna przynęta. No szczerze nie widzę lepszej przynęty na sandacza niż filet zwykle. Generalnie widzowie, jeśli chodzi o moment, w którym obecnie łowimy, mamy sierpień. No i najlepsze są oczywiście wieczorne godziny, czyli przedział od 17 do 22, 21.30, coś takiego. To są najlepsze godziny na branie po prostu sandacza. Za chwilkę dosłownie zobaczcie parę fotek naszych sandaczy, które mieliśmy przyjemność złowić na fileta. No i wam się po prostu przewiną, zobaczycie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące sandaczowania lub łowienia innych ryb, śmiało piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania, chętnie wam pomogę, odpowiem i tak dalej. No ale co, wy teraz patrzcie na fotki, a ja się żegnam, siema.